witam po przerwie. Kolejni goście w programie Galaktyka Pomerania już czekają. Teraz będzie trochę bardziej sportowo, adekwatnie myślę do aury pogodowej, którą widzą Państwo za oknem. Moimi gośćmi są Justyna Wichlińska, trener personalny, instruktor fitness z klubu Jatomir oraz Sandra Keller. Dzisiaj będzie opowiadała o wakeboardzie. Witam Was serdecznie. Witam. Zacznijmy sobie może, Justyna, od Ciebie. Dietetyk, trener personalny, instruktor fitness. Co możesz powiedzieć o swojej pracy, bo to jest dużo różnych zajęć, ale one są na pewno ze sobą w pewien sposób połączone. Prowadzę dwa gabinety dietetyczne. Pierwszy gabinet prowadzę w klubie sportowym, gdzie również jestem trenerem personalnym. I drugi gabinet prowadzę w klinice medycznej, gdzie współpracuję z bardzo dobrymi lekarzami, którzy zajmują się różną dziedziną nauki. Pomagam podopiecznym moim w klinice przygotować się do różnego rodzaju operacji, zabiegów. Jeśli chodzi o instruktor fitness, prowadzę zajęcia w klubie CrossFit. Bardzo fajne zajęcia, które angażują bardzo dużą partię mięśni ciała. Można się fajnie zmęczyć na tych zajęciach. Proponuję każdej kobiecie, żeby spróbowała swoich sił. Naprawdę warto. Przede wszystkim są to zajęcia, które nie tylko rzeźbią sylwetkę, ale bardzo też poprawiają kondycję. No właśnie, bo CrossFit w ogóle jest taki dosyć popularny, wydaje mi się, coraz bardziej, bo coraz więcej nawet moich znajomych czynnie bierze udział w takich zajęciach. Wydaje się, że to jest straszna mordęga, bo to jest niesamowity wysiłek, niesamowita dynamika na tych zajęciach. Dużo ludzi faktycznie przychodzi do Ciebie na te zajęcia z CrossFitu? Ja prowadzę zajęcia CrossFit dedykowanych dla pań, dlatego super, ale nie to ma tam fajnie. Miejsca dla facetów. I bardzo dobrze, takie miejsca są potrzebne. To są właśnie takie ćwiczenia, które angażują partie takie mięśniowe, które najbardziej interesują panie, czyli pośladki, brzuch. Raczej ćwiczymy na ciężarze własnego ciała. Nie ma tam za bardzo jakichś rwanych ruchów. Bardziej właśnie stawiam na to, żeby spalać tkankę tłuszczową, żeby fajnie się wyrzeźbić. No i tam również przychodzą panie starsze, młodsze, więc ja też patrzę indywidualnie na potrzeby właśnie moich podopiecznych, żeby też nie zrobić krzywdy. Przychodzi mi pani, która ma 65 lat, więc naprawdę? Daje radę. Super. Więc jeżeli pani waha się, mówi, Boże, ja nie dam rady, to ja mówię, pani Marysia ma 65 lat, daje radę, to ty też dasz radę, bo się przejmuj, wbija i w ogóle zobaczysz, jak to jest fajna zabawa. Uczę moje dziewczyny, żeby się fajnie wspierały, żeby nie patrzyły na siebie krzywo, żeby się motywowały. Bardzo mamy fajną atmosferę i jeżeli któraś z pań chciałaby spróbować, to zapraszam na mojego fanpage'a, można wejść. Justyna Wichlińska, dietetyk, trener personalny, napisać do mnie, ja chętnie zapiszę. Pierwsze zajęcia są darmowe, więc zapraszam. To tym bardziej warto skorzystać. Powiedz mi, Justyna, czy takie zajęcia z CrossFitu, bo już wiemy, że dla każdego, czyli jakby wiekiem się nie ograniczamy, bo nie ma co, ale czy jakaś potrzeba, nie wiem, predyspozycji, specjalnych umiejętności, czy jeżeli ktoś nowy dołącza do tej grupy, to musi jakby z tempem nadążyć, czy nie wiem, czy każdy jakby w swoim tempie się rozkręca na tych zajęciach? Zajęcia wyglądają w ten sposób, że ile przychodzi, załóżmy 10 osób przychodzi na zajęcia, to mamy 10 stacji. Mhm. 50 sekund trwa pierwsza stacja, 10 sekund mamy przerwę. I każda pani robi w swoim tempie. Tutaj nikt nie goni nikogo, każdy wie, jakie ma możliwości. I tutaj właśnie to jest nastawione na to, żeby czuć się swobodnie i dobrze przede wszystkim. I to ma być taka zdrowa rywalizacja po prostu. A czy jest tak, że musisz na tych zajęciach tam czasami pokrzyczeć? O Jezu, ja krzyczę na moje dziewczyny. Tak? Właśnie wczoraj było troszeczkę mniej osób, bo generalnie bardzo dużo przychodzi osób na zajęcia. Wczoraj było trochę mniej i stwierdziłam, że poćwiczę razem z nimi. I rzeczywiście była taka petarda, mówię, no dziewczyny, przepraszam was, że tak na was krzyczę, bo rzeczywiście, no jest wycisk i wydaje mi się, że to jest taka motywacja dla nich. Też, nie? To chyba taką energię fajną daje na zajęciach, że faktycznie ci ludzie wtedy też nakręcają. Tak, ja też i muzykę chcą. Fajną puszczam, pytam się dziewczyny, jaką chcą muzykę, bo to naprawdę jest też istotne i ważne. Że jakby ja ktoś się powiedział, że jazz, to co wtedy? Nie, to raczej by odpadło, ale disco polo nie ma disco polo. A, no to super, to jest to taka fajna, trapowa, motywująca muza, gdzie dziewczyny się fajnie czują i no to jest fajnie. Śmiesznie, naprawdę, bardzo fajnie. Sandro, może przejdźmy teraz do Ciebie. Ty jakby zupełnie inny klimat, ale też bardzo, bardzo sportowy. Opowiedz o swojej pasji, o swoich osiągnięciach. Wakeboard, coś, czym się zajmujesz? Chciałam powiedzieć, że wakeboard jest właśnie moją wielką pasją. Jest to sport, w którym zakochałam się w zasadzie od pierwszego razu, od pierwszej próby. Obecnie trenuję już ponad 4 lata. Jeśli chodzi o osiągnięcia, no to myślę, że na pewno trzeba wymienić wicemistrzostwo Polski,
na wyciągu takim małym 2-0. Drugie miejsce w ogólnopolskich zawodach Wake Up. Są to na razie osiągnięcia jakby z zeszłego roku, ponieważ w tym roku sezon dopiero się zaczyna. Zaczyna, dokładnie. Dopiero zaczynają się zawody, do których się mocno przygotowuję i mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale to gratuluję, bo skoro zdobyłaś mistrzostwo po 3 latach wtedy, tak, bo to poprzedni sezon, no to myślę, że faktycznie musiałaś się mocno wkręcić w klimat wakeboardu. Tak. Może w ogóle powiedzmy, czym w ogóle jest wakeboard, bo nie wiem też, czy wszyscy wiedzą, co to za sport. Wakeboard jest to sport wodny, który polega głównie na płynięciu po powierzchni wody, na takiej specjalnej desce z butami, trzymając w ręku drążek, który ciągnie motorówka, skuter wodny lub właśnie wyciąg. I to się jakieś akrobacje robi na tym, czy po prostu się na tak... Na początku tylko się płynie, najważniejsze, żeby się utrzymać. Z czasem właśnie zaczynają się różne akrobacje, skoki, obroty, piruety i różne takie właśnie rzeczy. No właśnie też, bo tak się specjalnie o to zapytałam, bo zazwyczaj jest tak, że my gdzieś sobie oglądamy, patrzymy wakeboard, wow, ale super, tu piruet, skok, coś tam, ja też tak chcę. Później idę na pierwsze zajęcia i się okazuje, że to wcale nie jest takie proste, że trzeba zacząć. Tak. To jest tak jak zresztą w życiu, najpierw trzeba zacząć od chodzenia, żeby później biegać, skakać i cokolwiek innego Dokładnie, robić. Dokładnie, tak. Czy dużo czasu potrzeba, żeby nauczyć się dobrze pływać na wakeboardzie? Myślę, że tak z rok takich intensywnych treningów jest potrzebne. To też jest ale sport indywidualna, bo no, to każdy też ma też inne predyspozycje. Tak. Sezon trwa, można powiedzieć, od maja do końca września, początku października. To całkiem długi. Myślałam, że to krócej jest. No zależy, no pływamy w zimnej wodzie, w piankach, więc dajemy radę nawet jak jest zimno. No i najważniejsze, żeby właśnie nie przespać tego sezonu, tylko intensywnie ćwiczyć. Czyli byle nie była woda skuta lodem i już możecie wychodzić. Dokładnie, można tak powiedzieć. Też, bo tutaj Justyna opowiadała o zajęciach jakby typowo dla pań crossfitowych, co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem, bo często jest tak, że panie się krępują troszeczkę obecności facetów. Przede wszystkim ja też się spotkałam z taką sytuacją, bo ja sama trenowałam crossfit u panów, z panami i u panów, i rzeczywiście był hardcore i panie się boją tego hardcore'u. One wolą, żeby to było takie bardziej delikatne, ale też, żeby dawało efekty, a efekty są, bo moje pacjentki naprawdę fajnie chudną. Tak jak pani wie, jestem też dietetykiem, ale niekoniecznie wszystkie moje podopieczne chcą dietę, są też same treningi, bo mówią, że one nie zmienią swoich nawyków żywieniowych i same treningi również bardzo fajnie wpływają na sylwetkę. No nie namówię na dietę, no ale fajnie, no nie, że też trenują. Tak. Są czasami takie nawyki żywieniowe, które naprawdę po prostu nie chcą zmienić. Nie ma opcji, no mogę namawiać, to koniec. No nie, bo to myślę, że to musi być świadoma decyzja, bo oczywiście, jeżeli ktoś się może decyduje... Może kiedyś. Tak, no bo jak ktoś się decyduje na dietę, ty mu ustawisz dietę, powiesz, co ma jeść, a czego ma nie jeść, a po czym on pokryje mu i tak będzie wciągał słodycze po 22, to no myślę, że to żadnego efektu nie przyniesie. I to jest właśnie fajne, że to jest taka opcja tylko dla pań. Tutaj też jest fajny projekt, Ladies on Boards, więc zakładam, że to też jest jakaś fajna opcja tylko dla babeczek. Tak, są to zajęcia tylko i wyłącznie dla kobiet. Polegają głównie na tym, że spotykamy się nad jeziorem głębokim, zawsze tak z rana. Wyciąg jest wtedy zamknięty dla panów i pływamy w takiej miłej, babskiej atmosferze, przy kawce, herbatce, domowym ciasteczku. Jak to kobietki. Dokładnie. Nie ma wtedy strachu, że makijaż się rozmyje, że włosy się źle ułożą, ponieważ są tylko dziewczyny na wyciągu. Mogę jeszcze dodać, że przychodzą panie na różnym poziomie zaawansowania. Niektóre stawiają swoje pierwsze kroki na desce, inne pływają już kilka lat i chciałyby się właśnie jakichś skoków nauczyć, obrotów czy innych akrobacji. Naprawdę fajnie to wygląda, właśnie po 3 godzinach takiego treningu. Później jest crossfit z Justyną na takich specjalnych deskach, które nazywają się supy. Są nie to wiem, takie... czy słyszała pani o takich deskach. Nie, to są takie, nie. One trochę tak kajak przypominają, są szerokie, duże, one są przymocowane do pomostu i na nich właśnie można też ćwiczyć. Crossfit polega na tym na plaży, że ćwiczymy część treningu aerobowo, czyli biegi różnego rodzaju, właśnie jakieś podskoki, składanki. Jest wycisk, a potem kolejna część treningu jest na deskach i tam właśnie jest bardziej stabilizacja, równowaga, balans, brzuch,
core, ćwiczenia, naprawdę bardzo fajne. No i oczywiście atmosfera, no woda, słońce. No to jest, myślę, super klimat przy takiej pogodzie. Wiemy, że na głębokim, ale w jakie dni można Was tam znaleźć? Można tak po prostu do Was wpaść? Warsztaty odbywają się cyklicznie. Na przykład jutro są jedne, kolejne są za 2 tygodnie. Generalnie jakby... Czyli w soboty rano co jakiś czas można Jakby Was ktoś znaleźć. Był zainteresowany, to zapraszam, na Facebooku jest fanpage Sandra Keller Ladies on Boards i tam jest więcej informacji, można się zapisywać, można zadawać opcje, pytania. Dokładnie, można się zapisać na same zajęcia właśnie do Sandry, bądź też połączyć to z moimi zajęciami. To są różne alternatywy, dla każdego można Super. Może coś Po coś takim full znaleźć. Pakiecie Pani są najczęściej bardzo zmęczone, tak. ale też zadowolone. Też myślę, że tak właśnie jest, więc jak macie ochotę spotkać dziewczynę, to zapraszamy na fanpage Sandry, albo po prostu wpadnijcie na głębokie, co jakąś tam, co którąś sobotę z rana można dziewczynę tam spotkać, co zobaczyć, podpatrzeć. Chcemy zarazić swoimi pasjami inne dziewczyny, żeby I bardzo fajnie. Trzymam za was, kciuki, na pewno jest niezła zabawa na tych zajęciach. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie oraz rozmowę. Dziękujemy. Moimi gośćmi była Justyna Wichlińska oraz Sandra Keller. No, wysportowane dziewczyny i z wielką pasją. Także naprawdę warto je odwiedzić. A ja teraz zapraszam na przerwę. Po przerwie widzimy się w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania.